dzisiejszym odcinku kalendarza prac powiemy m.in. o przygotowaniu pasieki, skarmianiu pszczół i poszerzaniu gniazd na wiosnę, o warunkach chowu przepiórek i najlepszej metodzie obierania przepiórczych jaj oraz o pierwszych wiosennych pracach w ogrodzie. To i jeszcze więcej już za chwilę. Serdecznie zapraszamy. Kwiecień to okres wzmożonej pracy w produkcji roślinnej. Właśnie teraz trwa wysiew warzyw gruntowych. W tym tygodniu jest idealny czas na siew rzodkiewki, buraka ćwikłowego do uprawy pod włókniną oraz kapusty kwaszeniowej przeznaczonej do sadzenia w drugiej połowie maja. Jest to też odpowiednia pora na sadzenie wczesnych odmian pora tunelowego. Już w pierwszej połowie kwietnia na polach warto zastosować nawozy przedsiewne, poprzedzające siew zbóż jarych. Ule powinny być już po pierwszych przeglądach. Ważne jest, aby podczas nich zwrócić uwagę na ilość i jakość czerwiu, ponieważ właśnie to świadczy o wartości matki pszczelej w danej rodzinie. W tym przypadku wskazana jest przewaga czerwiu otwartego. Pierwsza połowa kwietnia to czas, kiedy pszczoły zaczynają korzystać z naturalnego wziątku, przyniesionego do uli z kwitnących już roślin. W przypadku, gdy tego pokarmu jest jeszcze zbyt mało, należy przystąpić do podkarmiania stymulacyjnego syropem średnim w małych dawkach co 4-5 dni. W tym celu należy rozrobić 1 kg cukru w 1 litrze wody i podawać owadom roztwór w dawkach od ćwierć do pół litra. Syrop o takiej gęstości jest dla pszczół również źródłem wody, która jest im niezbędna do sporządzania pokarmu dla larw. Należy pamiętać, że w tym okresie jest duże zapotrzebowanie na wodę, a zużywane ilości są wprost proporcjonalne do ilości czerwiu. W pasiece można już przygotować się do poszerzenia gniazda. Należy robić to z umiarem, w pierwszej kolejności dodając plastry jasnobrązowe, ponieważ matka najchętniej je zaczerwia. Za szybkie poszerzanie i dodanie zbyt wielu plastrów oziębi gniazdo, a w konsekwencji zahamuje rozwój rodziny i osłabi jej kondycję. Więcej o prawidłowym poszerzaniu gniazda powiemy w kolejnym odcinku kalendarza prac w najbliższy poniedziałek o godzinie 11:35. Już teraz zapraszamy. Pierwsze jaja pozyskiwane są od przepiórek w wieku około 7 tygodni. Należy jednak przy tym pamiętać, że jaja te są bardzo małe i nie powinny być przeznaczane do konsumpcji, a do przemysłu. Ptaki użytkowane nieśnie powinny być utrzymywane do 6 miesiąca, ponieważ po tym okresie ich produktywność spada. Wraz z nią oczywiście zmniejsza się opłacalność całej produkcji. Przy chowie przepiórek należy pamiętać o tym, że ptaki te wymagają ściśle określonych warunków środowiskowych. Najważniejsza jest tu odpowiednia temperatura i wilgotność. Kolejnym istotnym czynnikiem jest higiena. Pomiot z taśm lub tat znajdujących się pod klatką należy sprzątać najlepiej co 2 dni. Dzięki temu można ustrzec się rozwoju różnych patogenów i przyczynić się do obniżenia emisji amoniaku. Jaja przepiórcze mają więcej wartości odżywczych od kurzych, dlatego dietetycy stale zachęcają do ich spożywania. Jednak mają też wady. Obieranie jaj przepiórczych spędza sen z powiek wielu smakoszom tych rarytasów. Jaka jest więc najlepsza metoda? Wystarczy jaja gotować przez 3 minuty, a następnie bardzo obficie oblać je zimną wodą. Bardzo ważne jest przy tym, aby przed obieraniem wyjmować je pojedynczo z zimnej kąpieli. Skorupkę najpierw należy zmacerować, dzięki czemu idealnie odchodzi od pysznego wnętrza. W ogrodzie ozdobnym możemy już sadzić byliny, na przykład funkie, trawy ozdobne oraz rośliny kłączowe, na przykład dalie. Aby rozmnożyć dalie, dzielimy kłącze, przecinając je nożem. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić oczek, czyli pąków. Każda oddzielona część kłącza musi mieć pąk. Te bez pąków nie mają żadnej wartości, gdyż nie zakwitną. Rośliny kwitnące na 2-letnich pędach, na przykład forsycje, po przekwitnięciu przycinamy. Forsycja kwitnie od końca marca do końca kwietnia. Już w niedzielę 15 kwietnia w Siedlcach przy ulicy Kazimierzowskiej 21 odbędzie się impreza wystawienniczo-targowa Szósta wiosna na polu i w ogrodzie. Będzie to wyjątkowa okazja zarówno do zrobienia udanych zakupów, jak i nawiązania korzystnych kontaktów handlowych. Przygotowana ekspozycja ogrodnicza, sprzętu rolniczego i środków ochrony roślin zadowoli nawet tych najbardziej wybrednych. W
trakcie imprezy będzie możliwość uzyskania fachowych porad od doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zapoznania się z ofertą gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, a czas zwiedzania uatrakcyjnią występy zespołów artystycznych i ludowych. Smakorze tradycyjnych produktów żywnościowych również znajdą tu coś dla siebie. Patronem medialnym wydarzenia jest telewizja TVR. Zapraszamy do Siedlec w niedzielę 15 kwietnia na 6 wiosnę na polu i w ogrodzie. Więcej porad i informacji rolniczych na antenie TVR w programach Akademia Farmera Hodowca, Akademia Farmera Uprawiamy Biznes oraz Ogród Bez Tajemnic. Odcinki archiwalne programów dostępne są na stronie www.tvr24.pl. Premiera kolejnego kalendarza prac już w najbliższy poniedziałek o godzinie 11:35. Serdecznie zapraszamy!